Pan Bóg króluje, pełen majestatu. Pan króluje. Jakie to jest to Jego królestwo i ten majestat. Jakże różny od tego, który my znamy z dziejów świata. Znamienne jest, że Chrystus kilkakrotnie już wcześniej był chciano wołać o królem, kiedy rozmnożył chleb. Ale nigdy nie zgadzał się na to, żeby to uczyniono. A pytany przed męką, przez Piłata, który jest przedstawicielem Cezara Rzymskiego, któremu oddawano boską cześć, czyli jakby władcą ówczesnego świata, mówi z całą mocą: tak, jestem królem. I wobec Żydów, kiedy sądzony jest przed Sanhedrynem, pytany, czy jest Bogiem, właśnie powołuje się na to proroctwo Daniela, które dzisiaj słyszeliśmy. Oto na obłokach przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Niego przedwieczny i wprowadzają Go przed Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królestwa, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. I Żydzi, bo kiedy święty Jan mówi o Żydach, myśli o przywódcach, tych, którzy rządzili Izraelem, bo przecież apostołowie byli Żydami, Pan Jezus według ciała był Żydem, Matka Najświętsza była też Żydem, Żydówką według ciała, ale właśnie to Żydzi w tym momencie odnosi się do tych, którzy kierują, którzy rządzą. I arcykapłan, który był najwyższą władzą wówczas, doskonale zrozumiał te słowa, bo te słowa oznaczały, że Bóg, że Chrystus ogłasza się królem. Słyszeliśmy to w Apokalipsie, z jaką mocą Pan Jezus, Jan mówi, święty Jan, ja jestem Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi, wszechmogący. I jakże to jest inne królestwo od tego, które jest reprezentowane przez Cezara, przez Piłata. Bo to ziemskie królestwo oparte jest na władzy, na panowaniu, na dominacji wobec ludzi. A to Boże Królestwo jest jakże różne, bo jest Królestwem Sprawiedliwości, miłości, miłosierdzia, pokoju i życia. I to święto Chrystusa Króla, które ma swoje zahaczenie, wypływa z Pisma Świętego, które wprowadził papież Pius XI właśnie w XX wieku, kiedy w tym wieku, który dalej przeżywamy, zaczynają dominować wszelkiego rodzaju totalitaryzmy. Totalitaryzm komunistyczny, totalitaryzm kapitalizmu, a teraz nowy, jakże straszny totalitaryzm liberalizmu lewicy. I kilka dni temu obchodziliśmy bardzo smutną rocznicę, 101. rocznicę wprowadzenia ustawy aborcyjnej. I właśnie to wprowadzono w Rosji Sowieckiej jako w 1920 roku, jako znak państwa, który powiedział Panu Bogu nie, obalając wszystkie Boże przykazania. I jakże jest tragiczna sytuacja, że to, co Rosja Sowiecka wprowadziła właśnie jako znak tego ateizmu, tego powiedzenia Bogu nie, teraz
stało się czymś powszechnym. Jakże niewiele krajów jest, którzy nie przyjmują tego prawa jako prawa państwa, bo jako praktyka to istniało od zarania, ale jako prawo państwowe obwarowane sankcjami zaczęło właśnie funkcjonować wtedy w Rosji, w Rosji sowieckiej. I ta władza ziemska walczy w dwóch wymiarach, jak zły duch, który opanowuje przeciwko życiu i przeciwko prawdzie. I to ziemskie królowanie sprawia, że życie ludzkie od poczęcia do naturalnej śmierci staje się niepewne, staje się zagrożone. A czy prawda właśnie w Rosji sowieckiej, czyż prawda nie kosztowała 40 kopiej jako organ tej partii komunistycznej? I to królestwo, jakże w takim ludzkim wymiarze, oparte jest na tym, co wypracowała myśl średniowieczna. Na Uniwersytecie Jagiellońskim napisane są te słowa plus ratio famis. To z rozumu, to z prawdy płynie moc. I mówi o tym Sobór Watykański II, deklaracji o wolności religijnej, że prawda przemawia mocą samej prawdy. To z prawdy płynie moc. Bo kto ma prawdę, ten ma pokój serca. I właśnie Chrystus mówi, że przyszedł dać świadectwo prawdzie, tej prawdzie miłości, która daje się aż do końca, która nic nie zatrzymała dla siebie. Nawet Chrystus wisząc na krzyżu, Jego serce zostało otwarte. I te promienie krwi i wody przelewają się teraz też, ponawiając tą najświętszą ofiarę. A to królestwo państwa płynie według tego modelu odwrotnego, plus vis quam ratio. Kto ma siłę, ten ma prawo. Czyż tak nie jest? Kto ma siłę, kto ma środki masowego przekazu, kto ma pieniądze, dyktuje, co ma być prawdą. I dlatego pojawia się to święte, kończąc cały rok liturgiczny. To Chrystus jest Królem, ale On wypowiedział to, że jest Królem, kiedy miał oddać życie. I jakże znamienne jest, że po tym dialogu z Piłatem następuje straszna scena biczowania i żołnierze chcą go upokorzyć aż do końca. Ta straszna ludzka pycha, która sprawia, że Chrystusowi nałożona jest korona cierniowa, która mu przebija aż mózg. I kpią z niego, podchodząc, klękają, biją go po twarzy, czcią, uderzając tą koronę cierniową, żeby jeszcze mocniej te kolce wbiły się w jego mózg. I mówią: proroku i król żydowski, kto cię uderzył? I poluczkują go. To właśnie okpienie, to czym się posługuje zły duch, żeby Chrystusa poniżyć. Ale właśnie w momencie zawieszenia Chrystusa na krzyżu pojawia się moc Jego Królestwa, bo zło zostaje pokonane. To, co wypowiedział Jan Paweł II, powtarzał papież Benedykt, jaka jest granica zła i nieprawości? Tą granicą jest Boże Miłosierdzie. Czyż krzyż o tym nie mówi? I dzisiaj przychodzimy do tego Kościoła, by doświadczyć
i by głęboko wniknąć w siebie, jakie królestwo we mnie panuje, co się we mnie rozgrywa, czy to królestwo prawdy, miłosierdzia, dobroci, czynienia dobrze każdemu, czy chce we mnie panować dominacja nad drugim. To, co jest tak charakterystyczne dla władzy tego świata, tego, żeby drugiego poniżyć, podeptać. Jakże prosimy Najświętszą Maryję Pannę, żeby w nas zwyciężało to, co piękne, to, co jest najwspanialsze właśnie, to Królestwo Prawdy, żebyśmy byli ludźmi, którzy kiedyś staną przed Bożym Tronem, jakby prowadzoni pod płaszczem Matki Najświętszej, jako dzieci, które dają świadectwo prawdzie. Prawdzie tej największej miłości. Amen.